Krzyż nad mogiłą. Kamienny krzyż na postumencie utrwala zapewne zbiorową mogiłę usytuowaną wśród pól, przy polnej drodze Dębiany Polanów, na granicy trzech wsi, Wielogóry, Dębian i Polanowa. Jest to średniej wielkości krzyż o prostej formie. Na frontowej stronie postumentu napis głosi: Boże zmiłuj się nad nami. Wystawili ten pomnik Karol i Maria Drzazgowie, 1924 rok. Krzyż stoi na niewielkim wzniesieniu, które pierwotnie musiało być większe, ale wskutek obrywania ziemi z biegiem czasu zmniejszyło się. Ciemna barwa ziemi i struktura nasypu wskazują, że wzgórze jest pochodzenia sztucznego. Wśród płaskiej powierzchni okolicznych pól stanowi swoisty punkt widokowy. Według relacji Stanisława Surowca z Wielogóry, obecny pomnik jest drugim śladem po mogile na tym wzgórzu. Pierwotnie na tym wzniesieniu na kopcu stał drewniany krzyż. Dawniej, w czasie orki, kiedy lemierz pługa zahaczał, wzgórek w odsłoniętej skarpie ukazywały się ludzkie kości. Nawet w czasach młodości Stanisława Surowca nikt nie potrafił wyjaśnić, co to za mogiła. Karol Drzazga, którego było to pole, widząc zmurszały krzyż, zamówił nowy pomnik w ośrodku kamieniarskim w Janikowie. Należy tę zbiorową mogiłę uznać za XIX-wieczny cmentarz choleryczny. Wtedy to przez sandomierszczyznę przeszło kilka epidemii cholery. W niektórych miejscowościach dziesiątkowała ona lokalne społeczności. Zgodnie ze zwyczajem sanitarnym, zmarłych nie chowano na parafialnych cmentarzach położonych blisko skupisk ludności, lecz z daleka od zabudowań w polach. Żeby taka mogiła nie została zapomniana, utrwalano ją krzyżem, czyniąc w ten sposób dany kawałek ziemi miejscem poświęconym. Cmentarze choleryczne wywoływały wśród ludności złe skojarzenia i strach. To zapewne zaowocowało opowiadaniami i legendami. Z opisywanym pomnikiem wiąże się kilka opowieści o ukazających się zjawach i zjawiskach nadprzyrodzonych. Według mieszkanki tej okolicy Genowefy Guźli, przy krzyżu ukazywało się widmo na biało ubranej postaci. Nieżyjący już mieszkaniec Polanowa, Winiarski, szedł drogą polną wiodącą obok mogiły do Samborca. Gdy już mijał krzyż, wyszły zza niego dwie białe postacie. Zbliżyły się do niego, ujęły mocno pod pachy i prowadziły w kierunku rodzinnej wsi. Chłop się tak przestraszył, że nie mógł wykrztusić ani słowa. Włosy stanęły mu dęba i podniosły czapkę. Nogi zdrętwiały. Widma dosłownie niosły go. Zniknęły dopiero w okolicach samborzyckiego cmentarza. Gdy zjawił się w domu, członkowie rodziny przerazili się na widok jego przestraszonego wyrazu twarzy. Zjawy białych kobiet widziało w tym miejscu kilka osób. Również niezwyczajnie czasami zachowywały się konie. Ni stąd, ni zowąd, przejeżdżając obok tego krzyża, stawały dęba, zapierały się kopytami mocno w ziemię i nie chciały dalej ciągnąć wozu. Niektórym wędrowcom pod krzyżem ukazywał się niezwykły słup ognia, który pionowo bił w niebo. Wtedy należało odmówić Ojcze Nasz i ogniste widmo znikało. Krzyż ten był dwa razy rażony piorunem. Różne niezwykłe zjawiska w tym miejscu niektórzy interpretują jako działanie niespokojnych dusz, osób zmarłych bez rozgrzeszenia.